Znaczy, oni taką kastę, że tak powiem, wytworzyli w pewnym sensie. Tak, bo tam działały, znaczy ja tej historii oczywiście już nie piszę, są gdzie tu 4. To jest taka dygresja, to myślałbym ogólnie, żeby pan... Nie, więc są takie mniej lub bardziej zgryźliwe rozmaite opracowania teraz współcześnie, bo przecież w czasach PRL-u Druga Rzeczpospolita była świętością, prawda? Była krainą utraconą, rajem utraconym, w związku z czym też historycy nie pisali o niej źle, odpisania o niej źle byli komuniści, którzy z kolei pisali tam jakieś brednie nieśmiertelne o dzieleniu zapałek na czworach. Zastanawiam się, że to musi, że każdy komuch, naprawdę każdy komuch musiał mieć w jakichś broszurkach opowiadał o tym, że zapałki trzeba było dzielić na czwora, taka była bieda wtedy. No i to dlatego się tak nie zabierano do bezlitosnej analizy tego systemu, no, ale oczywiście to był system władzy dyktatorskiej ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, że dyktatura chciała wytworzyć swoją kastę, swoją elitę i w taki sposób to było prowadzone. No poza tym była zbiurokratyzowana, była sklerotyczna i tak działała jak działała. No, różnica jest taka, że oni rzeczywiście działali w przekonaniu, że Polska jest bardzo silna i w związku z tym jakby z pewnym imperatywem budowania tej siły. Ponieważ nie było demokracji, więc nie bardzo obchodziło to, co ktoś tam myśli. No, nie było zupełnie mechanizmu, który moim zdaniem zdominował trzecią Rzeczpospolitą, czyli mechanizmu przepukowania społeczeństwa. Bo teraz masakra tych rządów polega głównie na tym, że od 25 lat tak naprawdę wszystkie dostępne zasoby przeznaczane są przede wszystkim na budowanie pozorów, na podnoszenie poziomu życia i budowanie pozorów dostatku. Siła może nie jest przez współczesnych Polaków pożądana, bo to jest inny świat i w innych warunkach ludzie wyrośli, natomiast pożądane jest, żeby żyć tak jak na Zachodzie. I stąd, prawda, marnowanie pieniędzy, co mało tego, że pieniędzy, ale kredyty zaciągane po to, żeby zbudować akwaparki, żeby budować stadiony, prawda, żeby budować coś takiego. W tym sensie Polska bardzo przypomina współczesną Republikę Weimarską Niemiecką, która była, o czym się dziś nie pamięta, krajem względnej prosperity. I tak przez 10 lat, pod momentu stłumienia inflacji mniej więcej, to powiedzmy tam przez jakieś 7 lat, to był taki boom po prostu właśnie, że Niemcy byli zachwyceni. Żadne, tak, że była zielona wyspa, żadne tam ruchy komunistyczne czy nazistowskie nie miały za bardzo do serca Niemców przystępu. To było gdzieś bardzo na marginesie, ponieważ było fajnie. A fajnie było dlatego, że Amerykanie ładowali gigantyczne kredyty w Niemcy. Wręcz Ameryka się dusiła od nadmiaru pieniądza sztucznie wykreowanego, czego wtedy nie rozumiano i ten pieniądz ładowała w Niemcy. Jak ta masa pieniądza przekroczyła masę krytyczną, pierdzielnęło na Wall Street, prawda, w 1929 roku i się zaczął zjazd, nawet nie zjazd, ale gwałtowny lot w dół, a nie było wtedy możliwości zastosowania takich technik maskowania tego, czy ratowania przez kolejne kreowanie pieniędzy, jak to zrobił Obama, potem Kades. Więc jak to wszystko poleciało w dół, no to pierwsze, co Amerykanie zaczęli robić, to ściągać kapitał z Niemiec, w związku z czym tam skokowo państwo prosperity się zamieniło w państwo katastrofy gospodarczej. I ta, tutaj też jest takie podobieństwo, że całe poczucie coraz bardziej słabe, ale jeszcze istniejące, jak widzimy po nich wynikach wyborów, jeszcze w 48% aktywnych politycznie obywateli, poczucie stabilizacji jest zbudowane na kredytach i na dotacjach unijnych, które się w którymś momencie skończą i w tym momencie rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z bardzo gwałtownym przesileniem nastrojów społecznych, które się pewnie nałożą na jakieś rozmaite inne mechanizmy. No, to się stale dzieje się wiele rzeczy naraz, one się gdzieś tam w jednym punkcie spotkają, natomiast też nie będę udawał mądrzejszego niż jestem i mówił, w jakim punkcie się spotkają. To była właśnie moja dygresja tylko, ponieważ no, chciałbym tutaj teraz płynnie przejść do konsekwencji tej polityki UIP, czyli najpierw kampanii wrześniowej, a potem nieszczęsnego Powstania Warszawskiego, które było jedną wielką katastrofą, tak? Jak pan to znaczy, Powstanie Styczniowe, ja bardzo mało o nim piszę w książce, bo wydaje mi się, że Powstanie Styczniowe też było takie po prostu rzucenie się na druty. Tak, to znaczy, oczywiście to jest taki moment kulminacyjny, by się powiedzieć. To już nawet nie jest moment kulminacyjny, to jest po prostu moment właśnie rzucenia się na druty, kiedy wybór jest taki, że albo przeżyć, albo popełnić samobójstwo.
Ale oczywiście nie było świadomości popełniania samobójstwa, to prawda. Znaczy ludzie, którzy wywoływali powstanie, na coś liczyli. No, tak jak ludzie, którzy wywoływali powstanie styczniowe, na coś liczyli, a nie było absolutnie żadnych pozytywnych skutków tego. Chyba że za pozytywny skutek uznać, że plan minimum został zrealizowany, czyli definitywnie została już uniemożliwiona monarchia polsko-rosyjska, która była dziś śmiertelnie zapomnianym pomysłem, ale była koncepcją przez jakiś czas zupełnie żywą i ma to zresztą do dzisiaj swoich takich intelektualnych kibiców, którzy uważają, że gdyby ta koncepcja została zrealizowana, gdyby właśnie nie te dwa nieszczęsne powstania, to byśmy dzisiaj byli gigantyczną potęgą, a nie Rosją, no, ale można sobie na ten temat pobywać. Natomiast wiecie, gdzie był punkt kulminacyjny? No, ja bym powiedział tak, że pierwszą tragedią rzeczywiście był wrzesień. To była decyzja tak chora, tak szalona, że ona właściwie określiła wszystko, ale następne, tym właściwie chyba momentem przesilenia były dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie ogłoszono stanu wojny z Rosją sowiecką, co potem jakby wpłynęło na cały ład jałtański, no bo z punktu widzenia prawa międzynarodowego Sowieci nas nigdy nie napadli. Nie było w ogóle. 17 września oni tylko zajęli część bezpańskiego terytorium i tyle. Nie było Katynia, nie było to wszystko, w prawie międzynarodowym tego nie było, bo Polska nigdy tego oficjalnie nie powiedziała i nigdy się nie zdobyła na ogłoszenie faktów, a nie zdobyła się dlatego, że była totalnie uzależniona od rządów Wielkiej Brytanii, Francji, później Ameryki, w interesie których było utrzymanie takiej fikcji. I to była pierwsza fatalna decyzja, po decyzji w ogóle o odrzuceniu ultimatum Hitlera, która musiała doprowadzić do wojny. Natomiast druga fatalna decyzja to była decyzja o tym, że Polska nie skapituluje. I to też była decyzja podjęta pod naciskiem i spodjudzenia aliantów, bo dla nich było to potrzebne, korzystne, żeby jak najdłużej, nawet jeżeli Niemcy rozwalili Polskę zupełnie, podtrzymywać to opór, podtrzymywać tutaj cały czas nadzieję na zachodnią pomoc, podtrzymywać tutaj jakąś partyzantkę. No bo było jasne, że oni się prędzej czy później będą musieli zderzyć z Niemcami. Jeśli Niemcy będą musieli utrzymywać w Polsce bodaj tylko jedną dywizję do tłumienia polskiego ruchu oporu, to zawsze jest to jedna dywizja mniej na froncie zachodnim, więc a jeżeli ta jedna dywizja tutaj rozstrzela milion Polaków, teoretycznie to jest oczywiście niemożliwe, no to bardzo wielki problem będzie miał ten milion Polaków. No. Trzeba im będzie współczuć, można jakąś mszę żałobną za nich będzie zamówić, ale sorry winetu, no biznes jest biznes, jedna dywizja na froncie mniej, to jest zawsze jedna dywizja na froncie mniej, czyli o jedną dywizję łatwiejsze zwycięstwo. I stąd było podjudzanie Polaków, obiecywanie im, że władze polskie zgodnie z precedensem belgijskim z pierwszej wojny światowej przeniosą się na zachód i wojna będzie dalej prowadzona. Jak wiemy, ona nie była prowadzona, dopiero gdzieś tam nieśmiałe próby były w Norwegii, żeby może Norwegię zająć w 40 roku. Gdyby Hitler na Francję nie uderzył, to ta dziwna wojna by mogła trwać jeszcze rok albo i dwa lata. Także dlatego, że w roku 40-41 na początku była cały czas niepewność, jak się zachowają Sowieci. I jest wiele śladów dzisiaj zapomnianych, że dyplomaci brytyjscy doświadczeni oceniali to w kategoriach bardzo realistycznych, że zakładają, nie rozumiejąc, że Rosja się nie kieruje interesami Rosji, tylko interesami światowego komunizmu, i oni zakładali, że Rosja nie ma żadnego interesu jakby Niemcom przeszkadzać, przeciwnie te dwa kraje są połączone wspólnymi interesami. W związku z tym zakładali, że trzeba będzie prowadzić wojnę jednocześnie przeciwko Niemcom i Związkowi Sowieckiemu. I do tego celu też zamierzano użyć Polaków, bo każde ochłapnięca armatniego się na wojnie przydaje, prawda? Dlatego tworzono brygadę podhalańską, która miała walczyć w Finlandii na froncie północnym. Dlatego tworzono brygadę karpacką, która miała walczyć na froncie południowym przeciwko Sowietom. Gdzieś tam z terenów Teheranu uderzając na pola naftowe. No i potem się dopiero zrobiła przewrotka, jak się gangsterzy między sobą pokłócili. I w tym momencie, szczerze mówiąc, Polska przestała być komukolwiek do czegokolwiek potrzebna. I to już jest
I to już był moment, kiedy właściwie jedyne, co Polacy mogli zrobić, to w miarę możliwości wycofać się z tej wojny i starać się ograniczać straty. Ponieważ już było wiadomo, że ktokolwiek tę wojnę wygra, to Polska ją przegra. Ponieważ mamy przerąbane po obu stronach tego konfliktu. Dla aliantów jesteśmy niepotrzebni, Niemcom tym bardziej, prawda? W związku z czym należałoby tylko życzyć im, żeby jak najbardziej się wymordowali nawzajem, a samemu z tego mordowania się wysunąć. No i tutaj kolejne szaleństwo rzeczywiście i kompletny polityczny odlot władz londyńskich, które uważały, że trzeba mimo wszystko prowadzić maksymalnie wszystkimi środkami przy maksymalnych nawet stratach jak najwięcej zasłużyć się dla zwycięstwa aliantów nad Niemcami. No bo przecież no, nie może być tak, że nic za to nie dostaniemy. No. Jeżeli zginiemy, no nawet to powstanie warszawskie, no Warszawa, jak to Ogulicki powiedział, Warszawa klapnie, prawda, bo wiadomo, że nie obroni się, ale to ściągnie jakieś tam niemieckie siły, ściągnie te niemieckie siły, tak, Niemców też zginie, Polaków zginie 100 tysięcy, ale Niemców też zginie te 10 tysięcy i o tyle te 10 tysięcy będziemy mogli potem na konferencji pokojowej się pochwalić, że to jednak o tyleśmy ułatwili zwycięstwo, dajcie nam coś za to. No to jest naprawdę symfonia niewiarygodnej głupoty, niewiarygodnej naiwności, może słowo głupota nie jest to dobre, no ale z niewiarygodnej naiwności, kompletnego niezrozumienia, że to jest polityka, że ta wojna nie jest aktem przywracania moralności na świecie, tylko jest po prostu wojną taką samą jak w swej istocie, jak jakaś wojna 30-letnia, jak jakaś wojna peloponeska, jak każda inna wojna, gdzie się zmieniają sojusze, gdzie się, prawda, raz jest walczy z tym, raz się walczy z tamtym, potem się dogaduje, potem się jakieś tam wymienia zakładników, potem się robi jakieś rozmaite dile i nic w tym nie ma, nie ma w tym pojęcia dobra czy zła. Nie wiem, czy kto powie, czy w pokoju westfalskim zło zatrumfowało nad dobrem, czy dobro nad złem ostatecznie zatrumfowało. Natomiast w II wojnie światowej myśmy się dali oczywiście podkręcani do tego, ponieważ świat stosował retorykę starcia dobra ze złem. Tak samo jak i w I wojnie światowej stosował tę retorykę starcia dobra ze złem, prawda? Ale robił to zupełnie ze świadomością, że tak się pierdzieli kawałki, no bo jak się żołnierza wysyła na front, to mu się nie będzie mówić, słuchaj stary, idź i zgin, bo trzeba tam jakieś pola naftowe zająć, tylko właśnie, że ojczyzna, że Bóg, że honor, że najważniejsze sprawy, prawda, że losy świata od tego zależą. Natomiast wszyscy wiedzieli, że pod spodem, pod tym tak naprawdę jest polityka i interesy polityczne. A Polacy tego nie wiedzieli, bo między innymi dlatego, że w XIX wieku, kiedy te kanony polityki zostały ustalone, to Polski nie było po prostu. W związku z czym nie miał się kto uczyć tej polityki i rozumieć tego, że to jest jednak gra interesów, że liczy się w niej słuszność, że liczy się w niej siła, a nie słuszność, że liczą się interesy. No i że tak naprawdę polityką światową zawsze i dzisiaj też i w czasach wojny peloponeskiej też kierują tylko i wyłącznie dwa pytania. Co nam możesz zrobić i co nam możesz dać? Jeżeli nam możesz coś zrobić złego na przykład, albo możesz nam pomóc, no to o tyle się z tobą liczymy i możemy coś negocjować. Jeżeli nam nic nie możesz dać, bo na przykład już nam wszystko dałeś, no to spadaj na bambus no po prostu. I polityka w II wojnie światowej, już pomijając, bo trzeba to właśnie jakby na kilka etapów rozbić, tak? Pierwsza masakra to kiedy Polska niepodległa popełnia samobójstwo w głębokim przekonaniu, że jesteśmy powołani do tego, żeby przywołać Hitlera do porządku i tego, prawda, łobuza, który żula, który w Europie rozrabia, poskromić, bo jesteśmy, prawda, tą potęgą, tym mocarstwem środkowoeuropejskim, który porządek w Europie musi przywrócić. Drugi etap to jest moment, kiedy Polska niepodległość traci, bo Polska niepodległość traci w październiku 1939 roku. I Sikorski nie jest już żadnym, i to są właśnie wszystko herezje, prawda? Ta książka się cała składa z herezji, ale właśnie dlatego się składa z tych herezji, że chce sprawy bezlitośnie przedstawić, jakimi one są. Sikorski nie jest już żadnym samodzielnym polskim przywódcą. Jest marionetką, która jest narzucona przez Francję, a później przejęta przez Anglików.
i szczerze mówiąc jest równie legalną władzą Rzeczpospolitej Polskiej jak rząd lubelski stworzony przez komunistów. No może pozory legalności tu są stworzone, bo zmuszono do, prawda, prezydenta, znaczy narzucono znowu też, że ewentualnie prezydentem może być Raczkiewicz, bo na Wieniawę się nie zgodzili sojusznicy. Ale warunkiem było to, że właśnie przekaże formalne tytuły do władzy Sikorskiemu, a Sikorski był, nie był wybrany przez Polaków. Nie chcę powiedzieć, że nie był lojalny wobec Polski, bo po prostu miał swoją koncepcję, był bardzo miernym politykiem, dość głupim i naiwnym i manipulowali nim Anglicy i Amerykanie jak chcieli. Ale po prostu nie miał żadnej samodzielności tak naprawdę. No a dalej już jakby tam jakiś Mikołajczyk, prawda, czy Arciszewski w ogóle nie byli, jak to któryś tam ujął z historyków, prawda, Churchill się bardziej liczył ze zdaniem swojego lokaja niż premiera Mikołajczyka czy Arciszewskiego. Więc tam już jest ten moment, kiedy Polska nie istnieje po 1939 roku, po internowaniu władz polskich w Rumunii. Po zwabieniu ich właśnie, bo trzeba mówić o zwabieniu ich w pułapkę w Rumunii przez Anglików, Francuzów. Od tego momentu już Polska w ogóle nie ma suwerenności, już jest tylko mięsem Anglapa. No i w tym momencie nie ma żadnego ośrodka, który by to rozumiał i który by przynajmniej podobnego. Przepraszam, nie mówię, że nie ma żadnego ośrodka, no bo są narodowe siły zbrojne, które rozumieją, że Polska ma dwóch wrogów i że trzeba, w związku z tym nie ma sensu się przesadnie wykrwawiać w walce z jednym, skoro on i tak zostanie pokonany na zachodzie i należy się przygotować na drugą operację, drugą okupację, przepraszam. No ale to niestety nie było podzielane przez wszystkich i też narodowe siły zbrojne zostały w końcu rozbite i zniszczone. Były dlatego właśnie niszczone ze szczególną zajadłością. No cóż, jeśli chodzi o nas, to na razie pytań nie mamy. To jest spotkanie głównie dla Was, także zachęcam do zadawania pytań panu redaktorowi. Śmiało. Oczywiście temat zaczyna tej książki. Myślę, że uciekniemy od bieżących. Tak, ale chciałbym na to poświęcić po prostu. Ja bym miał tylko prośbę, bo ja się już nagadałem, a to jest 0,33, więc jeżeli ktoś byłby łaskaw mi jeszcze jedno takie piwo podrzucić, ten Greenbergen jasny, to bardzo proszę. Troszkę gardło ścieram. Także śmiało, nie krępujcie się, zadawajcie pytania. Jeżeli tam się wstydzicie, to możemy jeszcze... Ja mam całą masę. No ja też, także... Boję, że zajmę cały czas. Jak widzicie, ja na pytania odpowiadam już długo i to... Nie, to może... Nie. To ja może coś spróbuję. No bo obserwując aktualną sytuację polityczną, widać, że osoby, powiedzmy, o myśleniu takim bardziej prawicowym, tak? Czyli na przykład jakiś, nie wiem, Wojniewicz, albo realni ludzie, którzy widzą świat bardziej wartości niż takiego czystego nachapania się, są usuwane wobec mediów całkowicie. W ogóle są, tak jak pan na przykład, tak nazywane oszołomami i w ogóle teraz to jest takie, no, papka teraz, tak? I to nie tylko w Polsce, że zachodzi to samo, we Francji to samo, w Niemczech to samo. I jak pan widzi przyszłość Europy w kontekście właśnie takiego istnienia jakiejś prawicowej intelektualistki? Dobra, to jest pytanie trochę do wróżki. Ja bardzo dziękuję bardzo. Ja nie bardzo mogę odpowiedzieć na to konkretnie poza jednym. To w moim przekonaniu tym, co decyduje o biegu wydarzeń, na pewno nie są tak zwane elity intelektualne. To zjawisko, które nazywam michnikowszczyzną, się wydawało, że jak wsiądzie pięciu wybitnych intelektualistów, a jeszcze lepiej, jak się zbierze 50, a jak się zbierze 500, to już w ogóle nie ma bata. I oni powiedzą, że coś, i to coś podebrą swoim autorytetem ludzi, którzy jeden ma Oscara, drugi ma Nobla, prawda, a trzecim tamci dwaj powiedzieli, że też jest wybitny. Jak oni to tak powiedzą, no to po prostu ludzie idą za swoimi elitami i naród tak zrobi. Otóż nie do końca też przełom naród, społeczeństwo, słowo naród jest dla nich obniezłe, ale to nie jest tak do końca. O tym, co się naprawdę dzieje, decyduje splot rozmaitych interesów na różnych poziomach, to jest ludzi uświadamiają. I w tym sensie to, że na przykład całe elity francuskie są
lewackie w gruncie rzeczy, to nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ tak naprawdę to nie rządzą. Oni tam funkcjonują tak, jak u nas funkcjonowali przy Tusku. Nie dlatego, że Tusk wyznawał te wszystkie brednie, prawda, tym się różnił Tusk od Michnika, czy też od Kwaśniewskiego, bo jeszcze Kwaśniewski, który miał jakieś kompleksy postkomunisty, no to uważał, że bardzo potrzebuje, żeby Adam Michnik go poklepał po główce i powiedział, dobrze robisz, Oluś, no to Oluś się czuł szczęśliwy, że dobrze robi. Natomiast Tusk miał głęboko wie, czy go ktoś klepie po główce, czy nie, ponieważ wiedział, że oni muszą go wspierać, bo nie mają innego wyjścia i się w związku z tym z nim nie liczył kompletnie. I tak naprawdę Unią Europejską nie rządzą tam jacyś idioci od genderu w tej chwili, chociaż są krzykliwi i oczywiście dostają, co chcą w sferze symbolicznej, że mogą właśnie przegłosować jakieś homomałżeństwa, jakieś takie rzeczy. Podejrzewam, że naprawdę Zachodem w tej chwili rządzą oligarchie, głównie pieniądze, koncerny wielkie międzynarodowe, plutokracja, jakkolwiek to nazwa. Problem polega na tym, że ich myślenie jest myśleniem tasiemca. Tasiemiec się za bardzo nie martwi o tym, że wykańcza organizm, w którym żyje i że jak ten organizm zdechnie, to on tasiemiec zdechnie razem z nim, bo na trupie się nie pożywi. I w tym sensie marnie widzę przyszłość Zachodu, że to jest na razie po prostu jeden wielki bezrząd. Jest to rozszabrowywana jakaś taka masa upadłościowa po Europie. A czy to nie jest przypadkiem tak, że Unia Europejska to raczej właśnie nie jest taka mafia, tylko raczej takie klasyczne Bizancjum, czyli gigantyczny potwór biurokratyczny zarządzany przez biurokratów. Tylko że w Bizancjum właśnie... Tu dominuje tyrania status quo, gdzie się nic nie da zrobić, tego się nie da zrobić. W dużym stopniu tak, ale zauważmy, że to jest jednak... I nawet czasem jeszcze to kończę. Nawet jeśli wszystko się sypie, no to i tak w raportach wygląda, mamy... Nie, to nie ulega kwestii. No, tylko, że, jest dobrze. Tylko, że jeżeli będziemy porównać z jakimkolwiek upadłym imperium w tej chwili Europy, czy z rzymskim, czy z Bizancjum, czy nie wiem, z Imperium Osmańskim na przykład. Znaczy ja miałem, doprecyzuję, może nie miałem na myśli państwa jako imperium, tylko tą cywilizację bizantyjską, tak jak koniecznie. Tylko, że nigdy nie było takiego fenomenu, nigdy nie było porównywalnej siły, jaką tworzą właśnie na przykład międzynarodowe korporacje. W Europie mamy do czynienia z taką wielowładzą, no tak. Z jednej strony mamy na przykład warstwę eurokratów, która ma swoje interesy. To jest kilkaset tysięcy ludzi, którzy żyją doskonale z dojenia Europy, z obecnego systemu. Mają oczywisty interes, żeby jak najwięcej poddawać swojej kontroli, jak najwięcej z tego czerpać. Ale oni sami są penetrowani, korumpowani, są uzależniani, w jakimś sensie podbijani. No właśnie na przykład przez międzynarodowe organizmy gospodarcze, których interesem jest wykorzystanie narzędzi władzy, jakie daje Europa, do ich interesów. Mam wrażenie, że najnowsza Komisja Europejska, w której szefem, prawda, komisarzem Europy jest Claude Juncker, nie wiem jak się go tam dwa masa wymawia, wieloletni premier Luksemburga, czyli tak naprawdę organizator gigantycznego prania pieniędzy koncernów w Europie. I w tej komisji zasiada na kluczowych stanowiskach sześcioro zawodowych lobbystów, którzy latami pracowali w Europie właśnie jako przedstawiciele czy to kompleksu energetycznego, czy to kompleksu finansowego, czy to kompleksu chemicznego. To gdzieś tam nastąpiły, no właśnie jak na dworach rozmaitych królewskich. Niby król rządzi wszystkim, ale królem rządzą baronowie, ale nie wiadomo, który bardziej, bo baronowie się żrą między sobą. Więc to jest takie coś rozbicie takie w stylu nowego średniowiecza. I tam na to się oczywiście jeszcze nakładają jakieś ruchy wariackie, ideologiczne i na to się też będą nakładać takie ruchy ludowe i redenty, no bo obywatele w którymś momencie sobie zaczynają uświadamiać, że są coraz bardziej dymani w tym całym systemie. No i gdzieś tam jest ten próg wytrzymałości, gdzie się zacznie jakaś rewolta przeciwko temu wszystkiemu. No właśnie jeszcze. Natomiast problem polega na tym, że to się wszystko nie dzieje w próżni, tylko się dzieje na przykład pod potężną presją demograficzną i pod potężną presją migracyjną kultury obcej, która postrzega Europę, skądinąd zresztą nie bezpodstawnie, jako zdegenerowaną, dekadencką i jako po prostu obszar do kolonizacji, obszar do złupienia, do rabunku. Z punktu widzenia islamu tak właśnie wygląda Europa w tej chwili.
No i jeszcze właśnie tak na prawo rywalty. Przecież w Polsce w tej chwili 20% ma Kukiz, który nic innego nie zrobił, jak powiedział Jow, będzie w porządku krzywdą. Nie powiedział Jow. On powiedział politycy spiałać. No dokładnie, krzywdą, że będzie lepiej. A to, że tam Jow, nie Jow, właśnie na tym głupota gajowego polegało, że ogłosił te referendum i Jow, że to nikogo nie kręci. To tak, bo przecież tak naprawdę nie może było Jow. Nie, to że nie ma się tego postulatu. Tylko jeden sobie wymyślił i krzywdą, że postulat ma taki, on mówił bardzo, bardzo, ona, dlaczego Jow, dlaczego mówił o Jowa, dlaczego mówił o finansowaniu partii politycznej. Przecież to jest jeden postulat, projekt z partiami. Co jest postulatem no, częściowym, no bo dobra, ja się zgodzę, precz z partiami, ale w takim razie co ja nie partię? Wódz, no to już, że tak powiem, było ćwiczone. Nie do końca się sprawdziło, nawet tam, gdzie się sprawdziło, bo Salazar czy Franco też się sprawdzili, ale jak to, znowu się odwołam do klasyka, jak to Dmowski pisał, no dyktatura, nieszczęściem dyktatury jest to, że ona jest z natury przejściowa, bo nawet wybitny, genialny, moralny i wspaniały dyktator nie pozostawia po sobie dobrego następcy. No, wyjaławia i po dyktatorze nie ma już kto wziąć władzy, chyba że jakiś kompletny kretyn, który to wszystko doprowadzi do rozbicia. No więc precz z partiami to znaczy co? No, referenda? Sorry, to się udaje w Szwajcarii dzięki temu, że Szwajcaria ma bardzo specyficzną sytuację, bardzo specyficzną konstrukcję ustrojową i bardzo specyficzne społeczeństwo w ogóle, ale też no to dobra, no ale zgadzamy się co do tego, że Kukiz niewątpliwie właśnie jest znakiem, znaczy sukces Kukiza jest znakiem narastania takich nastrojów. No będzie nie tylko w Polsce przecież, ale ta cała tak we Francji jakaś tam się zbiera powoli. No, poza Grecją. Tak, o tym mówię. Nie, gdzie Grecja, no Syriza. Nie mówię poza Grecją. Czy to jakaś koszmarna w ogóle lewacka, ta idiotyczna instytucja, ale nieważne, no ważne, że... Gdzieś tam się ludzie, powiedzmy, wrzają, skręcają na prawo i czy to nie jest... Tak? Znaczy, znowu, pojęcia prawo-lewo tutaj są dość umowne, tak? Ludzie nie myślą w ten sposób, nigdzie nie myślą w ten sposób. Zobaczcie Państwo, zobaczcie Panowie, ten Ipsos, ten exit poll z ostatnich wyborów, no. Przecież tam jaja wychodzą niesamowite. 60% elektoratu SLD zagłosowało na Dudę prawicowego. 20% elektoratu Palikota zagłosowała na pisowskiego Dudę. A z kolei 15% elektoratu Brauna zagłosowało na Bredzisława. Więc to ludzie nie myślą o takich kategoriach. To jest jakaś obsesja prawicowych, tych komentatorów, którzy siedzą w radiu i tu mówią prawicowe, to lewicowe, tego mi się wydaje, że cokolwiek powiedzieli. Co to znaczy? To nic nie znaczy w ogóle dzisiaj, co to jest prawicowe, lewicowe. No, w ogóle nie istnieje co takiego prawicowe, lewicowe. Tak, to zostaje no, tego czasu, że kiedyś były lokomotywy i były balony. Tak, jednak wymyśliliśmy samolot, no to jest co, to zawsze konny czy samolot? No, lokomotywa. Trzymanie się tego XIX-wiecznego, że prawica to reprezentuje tych, co raczej uważają, że jest dobrze, a lewica tych, co raczej uważają, że jest źle. I prawica raczej sugeruje, że wolność, a lewica raczej, że równość. No wszystko w tej chwili wymieszane, podzielone. No to jest podejście do kościoła i podejście do komuny. Tak, tak, no ale to też nie, no bo mówię, w Europie, no to w zasadzie podział polityczny jest, jak gdzieś pozwoliłem napisać, że są socjaliści, którzy są właścicielami głównie jakichś wielkich korporacji, prawda, liberałowie, którzy się głównie zajmują regulowaniem gospodarki przez państwo, i chadecy, którzy nie są w stanie się przeżegnać, bo nie wiedzą, jak to się robi. To jest taka jakby, tyle jest w tym wszystkim ideologii i sensu. Jest to raczej w zdychającym komunizmie, prawda, był taki pułkownik Garstka, wicegiszczak, chyba już nie żyje. I on to tak powiedział, że to, czy się należało w PRL-u do partii, czy nie, to było wyborem sytuacyjnym, a nie politycznym. Są genialne słowa w swojej prostocie. To są wszystko, wszystkie te układy partyjne są układy sytuacyjne, a nie polityczne. No to nie ma znaczenia, że ci mówią, że tam taką drogą, czy inną drogą, w żaden sposób się to nie układa na osi prawicy. Zresztą nie wiem jak z prawicą, bo nie wiem jak definiować prawicę, czy jako konserwatywną, czy jako narodową, prawda. Natomiast lewicy jakkolwiek definiowanej nie ma. No chyba, że weźmiemy tak zwaną Lumi Left, prawda, kopniętą lewicę, czyli gender właśnie jakieś takie... Lumi Left to jest świetna lewica, to jest określenie amerykańskie. Natomiast zobaczcie panowie, że tak, lewica rządzi właściwie wszędzie, a przynajmniej rządziła przez większość drugiej połowy XX wieku. W Europie rządziły partie socjaldemokratyczne albo chadeckie, które się też skręciły w tym kierunku. No i
co to pokazało, że lewicowość jaka taka jest, jak to by Marx powiedział, opiera się na nierozwiązywalnej sprzeczności. Bo jakby cała istota myślenia lewicowego klasycznego polegała na przekonaniu, że jak się połączy demokrację z redystrybucją, to stworzy się maszynę, która będzie nieuchronnie produkowała sprawiedliwość społeczną. No bo tak, demokracja, czyli